Cześć! Tematem dzisiejszego filmiku będzie te oto urządzenie spawalnicze, które od jakiegoś czasu posiadam i które używam głównie do demonstracji technik spawania, które publikuję na moim kanale. Jest to spawarka tak zwana wielofunkcyjna, którą możemy spawać metodą MIG, MAG, możemy ją spawać tak zwanym drutem samoosłonowym, jak również metodą 136 używając drutu proszkowego lub rutylowego, oczywiście w osłonie gazów osłonowych. Następna metoda, którą możemy spawać używając tej oto spawarki, to metoda MMA. Urządzenie jest wzbogacone w tak zwaną funkcję Arc Force, jeśli chodzi o spawanie metodą MMA. A ostatnia metoda, której możemy używać, mając do dyspozycji to urządzenie, to metoda TIG. Możemy im spawać niestety jedynie na tak zwanym prądzie stałym. Przy czym dodam jeszcze, że urządzenie umożliwia spawanie metodą TIG używając techniki kontaktowej, czyli na tak zwanym lifcie. Generalnie ta spawarka jest zasilana prądem 230 V, a główny włącznik zasilający znajduje się w tylnej części urządzenia. Przejdę do włączenia tego urządzenia. Na początku załącza się wirnik, który odpowiada za chłodzenie maszyny, a następna rzecz, która zaczyna pracować, że tak powiem, to pulpit z funkcjami, które postaram się omówić. W pierwszym rzędzie znajduje się dobór metody spawania. Jak widzicie, urządzenie w tej chwili jest załączone na tak zwany półautomat. Następny rządek daje możliwość doboru funkcji, która jest wykorzystywana podczas rozpoczęcia i zakończenia spawania, czyli dwutakt, podczas którego w trakcie spawania trzymamy cały czas przycisk włączony w uchwycie spawalniczym. Natomiast czterotakt umożliwia nam spawanie w ten sposób, że w trakcie rozpoczęcia naciskamy ten oto przycisk, a w momencie, gdy chcemy zakończyć spawanie, robimy to ponownie i urządzenie powinno przestać działać. Jeszcze jedna opcja jest w tym rządku, która umożliwia nam tak zwane spawanie punktowe. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo pożyteczna funkcja dla tych z Was, którzy spawają jakieś cienkie materiały lub po prostu zajmują się monterką. A regulacja długości czasu pracy, mam tu na myśli długość wykonywanych, powiem to w ten sposób, heftów, znajduje się w środkowym pokrętle. Następny rządek, który umożliwia nam synchronizowanie urządzenia, jeśli się dobrze określiłem, z gazem osłonowym, który mamy do dyspozycji. W tej chwili jest ono ustawione na tak zwaną mieszankę. Jest to najbardziej powszechna opcja stosowana podczas spawania różnego typu konstrukcji stalowych. Następny słupek daje nam możliwość spasowania urządzenia z drutem spawalniczym, który mamy do dyspozycji. W tej chwili jest ono ustawione na wartości 1,2 mm. A na końcu mamy możliwość wyboru, czyli czy chcemy używać urządzenia w wersji automatycznej, czyli synergicznej, czy wolimy na przykład wersję manualną, czyli dobieramy osobno parametry. W tej chwili oczywiście jest urządzenie ustawione na wersję automatyczną, czyli synergiczną, przy czym pierwsze pokrętło jest odpowiedzialne za prędkość podawania drutu,
i natężenie prądu. Drugim pokrętłem nie powinniśmy się przejmować w tej wersji, a ostatnie pokrętło jest odpowiedzialne za indukcyjność urządzenia, czyli jak już kiedyś mówiłem, im mniejsza indukcyjność, to spojny są bardziej tak zwane wypukłe, czyli na wierzchu spawanego materiału, a czym większa wartość indukcyjności, to spoiny są w głąb spawanego materiału, czyli spoinie, wtopienie jest głębsze, spoina jest bardziej kulturalna, bardziej gładka. Oczywiście nie możemy wymagać nic wielkiego przy tego typu wartościach. Każdy z nas przecież wie, że 200 amper to nie jest zbyt wiele i przy grubych materiałach nie możemy powiedzieć, że spawamy na przykład natryskowo, tak? W pierwszym pokrętle znajduje się również funkcja, która umożliwia nam szybki transport drutu ze szpuli do końcówki prądowej. Zademonstruję Wam, jak to wygląda. Oczywiście moglibyśmy to robić na przykład naciskając przycisk, przy czym ten drut by się na przykład nam transportował w jakimś dłuższym okresie czasu. A w środkowym pokrętle znajduje się opcja, która umożliwia nam test gazu. Następna rzecz to ten oto tak zwany zawór bezpieczeństwa. W momencie, gdy przechodzimy na spawanie metodą MMA, to po prostu go odpinamy i podłączamy przewód spawalniczy do gniazda plus. Dobieramy parametry, a środkowym pokrętłem dobieramy wartość arc force. Arc force działa na podobnej zasadzie jak indukcyjność na urządzeniu spawalniczym, czyli im mniejsza wartość, tym spoiny są bardziej wypukłe, mniej wtopione w materiał, a czym wyższa ta wartość, na przykład 10, to spoina wtapia się głęboko w spawany materiał. Generalnie nie jestem zwolennikiem stosowania maksymalnej wartości, jeśli chodzi o arc force. Z tego, co mi wiadomo, maksymalna wartość stosowana jest podczas spawania na przykład elektrodą celulozową. Przy spawaniu elektrodą rutylową ustawiamy tą wartość tak na przykład na 2, a elektrodą zasadową na przykład na 5. Jeśli wszystko jest w porządku, to nie należy tą opcją kombinować. I to tyle, jeśli chodzi o elektrodę. Dodam tylko, że jeśli chodzi o indukcyjność urządzenia i funkcję Arc Force, to na pewno opublikuję, być może w niedalekiej odległości czasu, na te tematy publikacje lub filmiki. Natomiast jeśli chodzi o spawanie metodą TIG, to podłączamy przewód spawalniczy do gniazda o biegunowości ujemnej, a przewód masowy do gniazda o biegunowości dodatniej. Przy czym wspomniałem już, że to urządzenie umożliwia spawanie jedynie na prądzie stałym. Generalnie chyba jest to tyle, jeśli chodzi o funkcje w tym oto urządzeniu. A co mi się w nim nie podoba? Największy minus bym postawił dla producenta tego oto urządzenia przy tym oto podajniku drutu. Z mojego punktu widzenia jest wykonany dosyć chaotycznie. Już nie chodzi mi o tylko ten fakt, że jest tylko jedna para rolek, chociaż z tego, co się orientowałem, jest możliwość dokupienia takiej oto
rzeczy do tego urządzenia, a z drugiej strony same te gniazdo na szpulę z drutem lub na drut jest również wykonane z niskiej jakości materiałów lub nie najbardziej prawidłowo z mojego punktu widzenia zaprojektowane, ponieważ w trakcie spawania coś tam ocierało. Zastosowałem takie smarowanie, używając do tego smaru. Wiem, że takich rzeczy nie powinno się stosować, ale innej możliwości chyba nie było. A jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia w trakcie użytkowania tego sprzętu, to podczas spawania używałem zabezpieczenia sieci 20 A i zdarzało mi się, że ten korek wyskakiwał, czyli miałem takie przemyślenia, że to jest wina urządzenia. Nie jestem w 100% przekonany. Wiem jedno, że sprzęt użytkowałem prawidłowo. Tutaj producent zwraca szczególną uwagę, aby izolować ten sprzęt od różnego typu materiałów, które są mokre, metalowych materiałów. Następna rzecz, która jest bardzo ważna podczas użytkowania wszelkiego typu sprzętów spawalniczych i nie tylko, to to, żeby bezpośrednio po zakończeniu pracy nie wyłączać go, a odczekać, aby ten wirnik jeszcze troszeczkę popracował. W informacjach tego urządzenia wyczytałem, że cykl jego pracy to około 30%, czyli producent proponuje, aby po 3 minutach pracy tego oto urządzenia odpoczywało ono około 7 minut. A na koniec wrzuciłbym sobie jeszcze takie pytanie, czy jeszcze raz zakupiłbym tego typu urządzenie. Generalnie wydałem za to oto pudełko 1600 zł. Dodatkowo musiałem dokupić butlę gazową i zawór, przy czym wyszło około 2000. I co daje mi na przykład taki być może znak zapytania, że można byłoby się zastanowić i rozejrzeć na rynku, czy w tej cenie na przykład nie zakupiłbym urządzenia z większą ilością funkcji. Z tego co widziałem, jedna z marek proponuje tego typu urządzenie z możliwością spawania TIG-iem z jonizatorem, czyli z profesjonalnym zajarzeniem łuku. Ceny nie pamiętam, ale również urządzenie jest wyprodukowane w Chinach, jak i te. Na potrzeby tego, co robię, mam również taki oto sprzęt. Głównie kupiłem ten oto sprzęt z myślą o spawaniu metodą MMA. Jeśli będzie takie zainteresowanie, to postaram się również przedstawić ten sprzęt, jak on pracuje i czy jest wart zainteresowania z mojego punktu widzenia. No i cóż, w tym momencie filmik chciałbym skończyć. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!